Witajcie na kanale Czarny Sport, a w dzisiejszym odcinku druga liga żużlowa w Motowizji, liga bez obowiązkowych kontroli. Złapano podpalacza z Grudziądza, Faluba z nowym sponsorem tytularnym, kibice GKM-u wspierają swoich zawodników. Artem niezadowolony z nowego kontraktu, Lokomotiv wystartuje w rozgrywkach, Przemysław Giera z kontuzją, Hampel za miesiąca oraz zagrożony start Iversena, czyli zapowiedź pierwszej kolejki PGE Ekstraligi. Ale na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału Czarny Sport. My już lecimy z tym materiałem. RM Solar Faluba z Zielona Góra. Pod taką nazwą zielonogórska drużyna wystartuje w rozgrywkach PGE Ekstraligi w sezonie 2020. Firma swoją aktywność w zielonogórskim żużlu rozpoczyna od mocnego uderzenia. Życzymy zielonogórskiej drużynie powodzenia. Druga liga żużlowa będzie transmitowana w telewizji. Od jakiegoś czasu Polski Związek Motorowy starał się zapewnić transmisję meczy drugoligowych drużyn. Po tym jak się nie udało dojść do porozumienia z Polsatem, Polski Związek Motorowy poinformował, że wszystkie mecze drugiej ligi będą pokazywane w Motowizji. Na pewno będzie to spore wsparcie finansowe dla ligi i dla klubów, a ta umowa zwiększa również szanse na wczesny start ligi. 12 czerwca, czyli dokładnie dzisiaj, rusza PGE Ekstraliga. W związku z pandemią koronawirusa włodarze najlepszej żużlowej ligi na świecie musieli opracować pełną dokumentację przeprowadzania rozgrywek z zachowaniem reżimu sanitarnego. By dostać zgodę rządu, procedurę przedmeczową musieli ograniczyć do minimum. Zrezygnowano m.in. z obowiązkowej kontroli technicznej motocykli. Zdaniem wielu osób ze środowiska to ogromny błąd, który sprawi, iż wkrótce możemy być świadkami eksplozji formy niektórych zawodników. W takim sporcie, gdy o zwycięstwie lub porażce często decydują detale, kontrola sprzętu odgrywa niezwykle istotną rolę, przyznał były menadżer ligowy Jacek Frontczak, który prowadząc drużyny ligowe nie bał się kontrolować sprzętu rywali. Skoro jest taka regulaminowa możliwość, to wręcz wypada czasem powiedzieć „sprawdzam”. Pamiętamy przecież niezwykłą formę na początku sezonu Grigorio Aguty, kiedy to wrócił po zawieszeniu. Przedstawiciele PGE Ekstraligi zapewniają, że chociaż obowiązkowej kontroli sprzętu nie będzie, to sędziowie i komisarze techniczni będą szybko reagować, jeśli zauważą jakieś sprzętowe nieprawidłowości. Będą też kontrole wyrywkowe, zapowiedział prezes PGE Ekstraligi Wojciech Stępniewski. Policja ujęła podpalacza stadionu żużlowego w Grudziądzu. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło w sobotę 30 maja tuż przed północą. Sprawca dokonał próby podpalenia ogrodzenia od strony sektora gości. Spaleniu uległy wszystkie gumowe podstawy ogrodzenia, a ogień przeniósł się także dalej. Zniszczeniu uległa ściana trybun naszego stadionu, informował Mr. Garden GKM Grudziądz. Sytuacja była groźna, bo gdyby w porę nie zauważono zagrożenia, zająć się mogła jedna z trybun. Analiza zapisu wideo monitoringu wykazała, że sprawca działał sam. Poszukiwania trwały 5 dni, podpalacz jest już w rękach policji. Sprawcą okazał się 32-letni mężczyzna, który wcześniej był już karany za podobne przestępstwa przeciwko mieniu. Mężczyzna złożył obszerne wyjaśnienia, za swój czyn odpowie teraz przed sądem. Policjanci przedstawili mu zarzuty umyślnego zniszczenia mienia. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Ale zostając w temacie Grudziądza. Stawiliśmy się pod parkingiem podczas wieczornego treningu naszych zawodników. Nie możemy być z nimi w Częstochowie, ale zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie. Na wiernych kibiców zawsze można liczyć. Przemiły gest ze strony kibiców GKM-u. Przechodzimy do sprawy mocnych słów Artioma Łaguty podczas wideoczatu WP Sportowe Fakty przed startem PGE Ekstraligi. Lider Mr. Garden GKM-u Grudziądz powiedział, że jest niezadowolony z warunków nowego kontraktu. Na pytanie, czy zostanie dłużej w Grudziądzu, odpowiedział, że nie wie. Rozmawiałem z kilkoma innymi żużlowcami. Wydaje mi się, że najlepszym zawodnikom PGE Ekstraligi kontrakt nie został obcięty tak mocno, jak to miało miejsce w moim przypadku. Jestem niezadowolony, że działacze podeszli do tematu tak, bo przecież spędzam w tym klubie 6 rok, podkreślił Artem Łaguta. Czy sezon 2020 będzie dla Artema ostatnim w roli gołębia? Oczywiście wszystkiego dowiemy się w przyszłości. Lokomotiv wystartuje w polskiej lidze. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w ciągu kilku dni zostaną otwarte granice z Litwą. A że Litwa ma otwarte granice z Łotwą, to oznacza, że znika problem Lokomotivu Daugavpils w pierwszej lidze. Nasze służby pracują nad wypracowaniem odpowiedniego protokołu, a ponieważ Litwa ma otwarte granice z Łotwą i Estonią, to można powiedzieć, że z naszymi trzema przyjaciółmi bałtyckimi granice będą otwarte w ciągu najbliższych kilku dni, zapowiedział premier. To znakomita wiadomość dla e-winner pierwszej ligi, która rusza 11 lipca. Wiadomo, że wśród 8 rywalizujących ekip jest Lokomotiv Daugavpils, który już kilka tygodni temu ogłosił, że nadal chce jeździć w Polsce. Łotysze już nawet przygotowują się do sezonu. Jak się teraz okazuje, ta praca nie pójdzie na marne i to jest znakomita wiadomość.
Przemysław Giera kontuzjowany. Złe informacje napłynęły z obozu PGGR-o w Rybnik. W czasie czwartkowego treningu na tor upadł junior zespołu Przemysław Giera. Niestety zderzenie to skończyło się kontuzją młodzieżowca. Jak poinformował PGGR-o w Rybnik, Przemysław Giera złamał łopatkę i czeka go około 6 tygodni przerwy. Juniora ominie spora część sezonu, w tym m.in. inauguracyjny mecz z RM Solar Falubazem Zielona Góra. Mecz odbędzie się 14 czerwca o godzinie 16 na antenie N-Sport+. Rybnik teraz będzie miał poważny problem, bo nie dość, że nie miał dobrej pary juniorskiej, to teraz tym bardziej Mateusz, tudzież niedoświadczony junior, został sam w formacji juniorskiej. Hashtag trzymaj się Przemek i wracaj do zdrowia. Na antenie Radio Lublin Paweł Miesiąc poinformował, że zostaje w domu i nie pomoże drużynie Speedway Motor Lublin w walce we Wrocławiu. Czyli w miejsce Łełka pojedzie Jarosław Hampel. Jesteście zaskoczeni? Ja szczerze mówiąc nie. W miniony piątek Nils Christian Iversen upadł na treningu i uszkodził sobie bark. Choć klubowe media podały, że zawodnik nie doznał żadnej kontuzji, to wiadomo, że stan jego zdrowia jest na tyle słaby, że uniemożliwia mu normalne trenowanie. Duńczyk przez ostatnie 6 dni, zamiast jeździć na motocyklu, korzystał z zabiegów rehabilitacyjnych. Decyzja o jego starcie w niedzielnym hicie PG Ekstraligi z Fogo Unią Leszno ma zapaść po konsultacji z lekarzami w piątek, czyli dokładnie dzisiaj. W gorzowskim klubie panuje jednak coraz większe przekonanie, że na inaugurację będą musieli radzić sobie bez swojego lidera, bo lepiej dać mu odpocząć i pozwolić, by spokojnie wrócił na kolejne spotkania w jak najlepszej dyspozycji. W chwili, gdy nagrywam ten materiał, nie wiem, czy Nils został powołany na niedzielny mecz. W każdym razie życzymy Duńczykowi dużo zdrowia. Czekaliśmy, odliczaliśmy i w końcu mamy. PGE Ekstraliga rusza już za nieco ponad godzinę. Pierwszy mecz Sparta Wrocław kontra Motor Lublin o godzinie 18. Następnie o godzinie 20.30 popularne Lwy podejmą Gołębie na stadionie w Częstochowie. Dalej 14 czerwca o 16.30 w niedzielę Rybnicki Row podejmie u siebie Faluma z Zieloną Górę. I kończymy hitem kolejki Stal Gorzów Wielkopolski kontra Unia Leszno 14 czerwca o godzinie 19.15. Oj, będzie się działo! W nawiasie mogliście zobaczyć moje typy na te mecze, a jeżeli wy chcecie pobawić się w typera, to zapraszam was serdecznie na Instagrama Fani Czarnego Sportu. Tam co tydzień będziemy bawić się w typowanie wyników i będzie tam tworzona tabela i możliwe, że na koniec sezonu dla zwycięzcy trafi jakaś fajna nagroda, także zachęcam. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę oraz miłego komentarza. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!